Dzień dobry, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym. Tak jak zapowiadałem, jeszcze przez jakąś chwilę będą to materiały w formie podcastowej. Szanowni Państwo, dzisiaj przeniesiemy się na Litwę, gdzie, jak wiadomo, na Wileńszczyźnie nadal żyje duża grupa naszych rodaków. A Litwa jest naszym wielkim strategicznym sojusznikiem, tym bardziej, że przecież wykonuje polecenia polityki amerykańskiej dużo bardziej ochotnie, dużo mocniej niż Polska, momentami nawet przecież Litwa, dużo mniejsza przecież i słabsza ekonomicznie, politycznie, ścierała się, proszę Państwa, nawet z Chińską Republiką Ludową. Oczywiście, żeby była jasność, nie w swoim interesie, ale w interesie Stanów Zjednoczonych Ameryki, ale tak było. Nie zmienia to jednak, proszę Państwa, faktu, że tenże kraj represjonuje po prostu naszych rodaków, którzy tam mieszkają na każdym kroku. To jest sprawa, można powiedzieć, powszechnie znana, ale niestety poprzez politykę Warszawy wobec Wilna czy wobec innych sąsiadów, to jest sprawa szeroko znana w wąskich kręgach. Proszę Państwa, co tym razem? Szef Państwowej Inspekcji Językowej Audrius Walotka udzielił wywiadu litewskiej stacji radiowej LRT i wypowiedział się w temacie tablic z polskimi nazwami miejscowości, w których mieszkają w większości Polacy. Urząd żądał usunięcia tych tablic, zrobionych, dodajmy na to, nie z publicznych pieniędzy, jak to jest na przykład w przypadku miejscowości zamieszkanych przez mniejszość litewską, czy jakąkolwiek inną mniejszość narodową w Polsce. Przecież mamy tablice dwujęzyczne na Śląsku Opolskim, na pograniczu polsko-litewskim też i jeszcze pewnie w paru innych miejscach. Natomiast co powiedział Audrius Walotka? I proszę Państwa, za chwilę będę cytował tą wypowiedź, ale już od razu uprzedzam, ćwiczenie myślowe. Może podłóżcie po prostu pod to jakiegoś polityka partii obecnie rządzącej, zamieńcie Wileńszczyznę na Śląsko-Polski, Polaków na Niemców i pomyślcie, co by się działo w polskich mediach. Zgodnie z ustawą o języku państwowym na Litwie nazwy miejscowości dozwolone są jedynie w języku litewskim. Polskie tablice są oznakowaniem polskiej strefy okupacyjnej, w której odbywała się polonizacja Litwinów. Porównał Wileńszczyznę do Donbasu, gdzie Rosjanie też chcą rosyjskich napisów. No, szanowni Państwo, jest to coś, no tak jak powiedziałem, jeśli by, dajmy na to, no wyszedł, kto był tam Zagończykiem, w temacie mniejszości niemieckiej, bodaj pan poseł Kowalski tak właśnie mówił, że jest to oznakowanie strefy okupacyjnej i jest to taki Donbas 2.0, albo gdyby to powiedział, nie wiem, jeszcze lepiej Grzegorz Braun, no to by podniósł się jazgot we wszystkich mediach. No, tym razem polska dyplomacja staje na wysokości zadania. Ambasador Rzeczypospolitej w Wilnie, Konstanty Radziwiłł, wystosował list otwarty do ministra Kairisa, ministra kultury. Chciałbym wyrazić głębokie oburzenie z powodu wypowiedzi urzędnika państwowego, szefa Państwowej Inspekcji Językowej, pana Audriusa Walotki, który w wywiadzie w poniżający sposób wypowiadał się o obywatelach Republiki Litewskiej narodowości polskiej. Wyraził nadzieję, że przedstawiciele władz Litwy potępią zachowania i wypowiedzi niegodne urzędnika państwowego, którego rolą powinno być dążenie do utrwalania ładu i porządku publicznego, a nie podżeganie do nienawiści na tle etnicznym. Notabene, Litewska Komisja Sporów Administracyjnych orzekła, że inspekcja nie ma prawa żądać usunięcia tychże tablic w rejonie wileńskim i nie są to tablice wjazdowe, chociaż były oczywiście walki o dwujęzyczne napisy nazw ulic, pisownie nazwisk i tak dalej. Tam Litwini są nieustępliwi, ale przynajmniej jeśli chodzi o
tablice na terytorium prywatnym. W przypadku na przykład miejscowości Bieliszki dwujęzyczna tablica znajduje się, gdzie corocznie odbywają się rodzinne zloty turystyczne akcji wyborczej Polaków na Litwie. No cóż, proszę Państwa, żeby było ciekawiej, z samorządem rejonu Wileńskiego inspekcja przed sądem administracyjnym wygrała w sprawie innej tabliczki. No, proszę Państwa, to już nie jest naprawdę pierwszy raz. Były kwestie nazw miejscowości na autobusach, nazw ulic dwujęzycznych też na prywatnych domach. I co, proszę Państwa, i dopiero tutaj musiało paść porównanie do Donbasu, które no, mimo wszystko dla naszych rządzących musi być no, czymś naprawdę, naprawdę skandalicznym, żeby ktoś zareagował. No ale to stanowisko władz polskich wobec Polaków na Litwie jest stałe od dawna. No, przypomnijmy, że w latach 90. zostawiono na pastwę losu tworzących właśnie polski samorząd na tamtych terenach, tak zwany polski kraj narodowo-terytorialny, który został brutalnie, z naruszeniem również konwencji międzynarodowych podpisanych przez Litwę, spacyfikowany przez władze litewskie. Właśnie próba tworzenia polskiego samorządu na terenie Litwy i te kwestie nazwisk czy nazw, gdzie Litwini, przypomnijmy, Litwini mają takie pełne uprawnienia, ta nieliczna mniejszość litewska zamieszkująca na Suwalszczyźnie ma właśnie takie uprawnienia do dwujęzycznych i pisowni nazwisk, do nauki swojego języka, dwujęzycznych nazw miejscowości i tak dalej, nie ma z tym żadnego problemu. Natomiast Polakom na Litwie rząd nie może tego zagwarantować, najczęściej muszą to sobie wywalczyć sami, a i tak ci, którzy walczą z wynaradawianiem ze strony Litwinów, są sekowani przez władze w Warszawie, bo przypomnijmy, że swego czasu przecież akcja wyborcza Polaków na Litwie wchodziła w taktyczne sojusze z przedstawicielstwem mniejszości rosyjskiej, no a to, proszę Państwa, dla naszych w cudzysłowie specjalistów i dyplomatów jest grzechem niewybaczalnym. No, szanowni Państwo, prowadząc taką politykę, to naprawdę nie trzeba nam już wrogów, żeby doszło do jakichś rzeczy ostatecznych na Wileńszczyźnie. No, to jest taki, proszę Państwa, drobny, można powiedzieć, drobny incydent kolejny, drobna szpila. No ale warto sobie może zadać pytanie, na miłość boską, ile jeszcze, co się musi stać, żeby postawić Litwę pod ścianą. Naprawdę tu różnica potencjałów jest taka, że można by to zrobić w sposób bardzo łatwy. No ale oczywiście tutaj myślę, że gdyby tylko dyplomacja polska do takich kroków się posunęła, to zostanie załatwiona swoją własną bronią, bo władze w Wilnie powiedzą, że to wspieranie rosyjskiej propagandy i Putina, a to jest coś, no, przed czym Warszawa będzie musiała skapitulować. I tak, proszę Państwa, wygląda smutny los naszych rodaków, którzy są albo pozostawiani na pastwę losu, jak na Litwie, albo używani w charakterze żywych torped, jak na Białorusi. No, jest to coś skandalicznego, jest to coś naprawdę niespotykanego, tym bardziej, że jeszcze do tego władze warszawskie, tak jak powiedziałem, często zwalczają tych bardzo zasłużonych działaczy, dlatego, że się nie podobają stronie litewskiej, dlatego, że po prostu już chwytają się każdego środku, żeby choć na chwilę powstrzymać te lituanizacyjne zapędy. Proszę Państwa, w dwudziestoleciu międzywojennym Litwini wynarodowili skutecznie Polaków na Kowieńszczyźnie.
Należy się obawiać, czy podobny proces nie zajdzie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat na prastarej polskiej ziemi wileńskiej. A proszę Państwa, żeby była jeszcze może jeden tylko wątek na samo zakończenie. Proszę Państwa, a propos Donbasu. Przecież gdyby Ukraina nie rozpętała brutalnej polityki przeciwko językowi rosyjskiemu, to jakiekolwiek ruchy separatystyczne na Krymie i w Donbasie, no może nie, żeby w ogóle nie zaistniały, to może jest ocena zbyt daleko idąca, ale na pewno miałyby dużo słabszą pożywkę. I sami sobie Ukraińcy ten problem zgotowali swoją polityką. I proszę Państwa, no taka jest, tak się robi też politykę i trzeba by może powiedzieć panom z Wilna, że no jeżeli chcą mieć Donbas, to proszę bardzo. Tak by zrobiło państwo poważne, ale państwo polskie dzisiejsze do państw poważnych niestety nie należy. To tyle w tym komentarzu. Dziękuję Państwu za uwagę. Jak zawsze zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrypcji, komentarzy i do wsparcia naszego kanału finansowo, dane w opisie. Dziękuję za uwagę i do następnego razu.